Witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik na temat tego programatora, którego kupiłem na Allegro, ale tym razem nie będziemy bawili się w programowanie kości BIOS-u w laptopie, tylko postaramy się zmienić firmware w wzmacniaczu gitarowym. Dokładnie tutaj macie Viper. Ja mam wzmacniacz gitarowy Pivey Viper 75-watowy. Tu jest stronka, na której można pobrać sobie aplikacje oraz firmware. Tylko jest jeden problem. Nie da rady u mnie tego zaktualizować z poziomu właśnie tej aplikacji, bo to się tam podłącza przez kabel MIDI. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mam jakiś taki najtańszy kabel MIDI, który właśnie jest pod USB do laptopa. Ale no nie mogę sfleszować mojego Piveya, a mam dokładnie u siebie wersję 1.5.8. Chciałem 1.5.9 wgrać, niestety nie mogę. Cały czas po prostu niby, że wgrywa, ale zostaje 1.58. A na tej wersji 1.58 doczytałem się, że prawdopodobnie jest błąd w obsłudze USB. Także na pewno przydałaby się nowsza wersja. I dzisiaj będzie właśnie taki filmik o całkowicie innym flaszowaniu pamięci, czyli nie żadnego laptopa, tylko wzmacniacza gitarowego. I powiem wam tak, zakupiłem sobie na AliExpressie takie dwa klipy. One na AliExpressie są po 7 zł. Tu mamy po 26, czyli jest spora różnica. Plus jeszcze wysyłka do tego doliczyć, no to 36 zł bym chyba wydał za ten jeden klip z przesyłką. Ja za 30 zł na AliExpressie dwa takie zestawy wziąłem za 30 zł z przesyłką rejestrowaną. No, będę musiał co prawda poczekać sobie troszeczkę, ale poczekam. Potrzebny jest mi do tego, żeby nie bawić się w wylutowywanie tego całego układu z płytki, bo też mógłbym tak zrobić, żebym go wylutował i równie dobrze mógłbym go jutro już zacząć flashować, tak? Jeszcze pomyślę, zobaczymy. Znalazłem też filmik na YouTubie, jak gościu pokazuje pod Linuxem, jak to robić. Ja tego nie będę robił pod Linuxem, bo wszystko mam na Windowsa. Widzicie, on ma ten klip cały. I on się fajnie tam podłączy. Tak, pokazuje, gdzie jest ten chip, koło dwóch takich kondensatorów. Mówi, że jak po prostu nie podłączycie dokładnie, to wtedy nie zczyta wam ani nie wgra tego firmware'u. Także taki klip zamówiłem sobie razy dwa. No i zobaczymy, jak one przyjdą, jak się będą sprawdzać. I co chciałem wam jeszcze powiedzieć, to będzie przy okazji świetny filmik dla gitarzystów, którzy mają takie wzmacniacze. No chyba w Polsce nie widziałem żadnego filmiku na ten temat, żeby ktoś pokazywał, jak to się programuje i tak dalej. No i dobra, to by było na tyle z kwestii Firefoxa, pokazywania. Teraz sobie przejdźmy na kamerkę, gdzie już mam wyciągnięty cały ten panel, w którym są te elementy od wzmacniacza. Jak widzicie, to jest tutaj całe serce tego wzmacniacza. Tu jest układ zasilający. Tu jest płytka z DSP. Między innymi też z tym układem, który będę musiał zaprogramować. Powiem wam, że troszeczkę się namęczyłem. Generalnie tutaj na tej płytce już podpinane mam wszystkie kable, ale te kable były pozaklejane. Strasznie mi laguje obraz. W ogóle coś, ten Irun się spieprzył po ostatniej aktualizacji. Widzicie, jest taki klej. I ten klej właśnie był utrudniał wyciągnięcie tych wszystkich kabli. Trzeba go delikatnie usunąć, wtedy te kable wszystkie się fajnie wyciąga.
A my dzisiaj zajmiemy się szukaniem tego układu pod mikroskopem. Ja się zaraz włączę pod mikroskop. Sobie zobaczymy tą całą płytkę. Generalnie pod tym całym tutaj procesorem DSP była jeszcze taka przylutowana gruba płytka, którą musiałem, no niestety, potraktować, wyciąć ją, żeby dostać się w ogóle do tego układu. Ja już wiem, gdzie on jest, ale wam pokażę to pod mikroskopem. Ja się teraz pod mikroskop przełączę. Mikroskop, ok. I teraz tak, to jest teraz ten mikroskop uruchomiony na kamerce Microsoftu LiveCam Studio. Nie jest to z tego aparatu z Sony, bo tu jest mi troszeczkę wygodniej na tym, ale a też dobrze widać. Także zobaczmy sobie najpierw ten układ DSP, co na nim pisze. Analog Device ADSP 21375 KSWZ 2B 23544 62.1 0.0 hash 1217 Sychy Arcy Scharz, jakoś tak chyba. To jest ten układ taki główny DSP. Poniżej mamy jakieś jeszcze Etrontech M63816TS7G Q13B7 13BH B66.13. To jest taki duży układ. Widać, że ma sporo tych nóżek. Plus 3,3 V. I teraz tak, tutaj mamy jakiś układ. Zrobię sobie w tą stronę, żeby go lepiej odczytać. HC1407K to nie jest to. Na pewno. Zrobimy jeszcze tutaj sobie na ten jakiś układzik. TCA0372DW. Też jakiś układ. To też nie jest ta kość, którą będę programował. Tu mamy jakieś też układy. Nie jest to. To nie jest to też. Ani to nie jest to, pomimo że ma też 8 nóżek. AD4, ADG419. Natomiast ja już go widzę i wam pokazuję. Będę musiał zaprogramować. Gdzie jestem? Tutaj za tym, to jeszcze za tym jest, dobra. Dokładnie to. To jest. Muszę troszeczkę lampę przesunąć. Trzeba wam pokazać. To jest ten układ, który muszę zaprogramować. 25PE40V6. I to jest układ Mikrona. I zaraz sobie go poszukamy w Firefoxie. Że jest tam oświetlenie na górę. Widzicie, jak się zmienia? Teraz mam na górze oświetlenie. Jak mam z boku położone równolegle do układu, pięknie wszystko widać. Dlatego sobie jakoś tak położę to oświetlenie. Tutaj. A nawet mógłbym zrobić, że na tym mógłbym zawiesić, ale to później. O, tak, jest super. Dobra, ja teraz wpiszę tą nazwę 25PE40 Mikron. 20, 25PE40 Mikron. Dataset. Przełączę się na Firefoxa. I mamy tutaj już jakiś datasheet tego układu. Flash memory. No pięknie, no tak. Micron 25P40. Flash memory. OK. Ściągniemy sobie, żeby zobaczyć dokładniej. Czytywanie.
Oczywiście najpierw będę szczytywał sobie z tego chipu cały ten flash, żeby potem podczas jakiejś topy przywrócić go do życia z powrotem. No i mamy tutaj pierwsza nóżka to jest coś S, ósma to jest VCC. Mnie interesuje najbardziej, na jakie on napięcie dokładnie chodzi. Bo teraz mam w programatorze ustawione 3,3 V, a nie chciałbym go uszkodzić, także muszę wiedzieć, jakie jest te VCC. Megabity, czy jakoś tak? 512 kilobajtów razy 8 bit. Dobrze, dobrze, tylko mnie interesuje najbardziej teraz kwestia. Ile on tak naprawdę ma? Jakie on ma zasilanie? Muszę się do tego dokopać. Jest 2,7 do 3,6 V. Czyli bez problemu teraz mogę podłączyć pod ten programator, bo jest ustawiony na 3,3 V. Jakbym miał na 5, to bym mógł go prawdopodobnie bym go spalił. Dlatego to jest bardzo ważne. Najważniejsze, jakie napięcie idzie właśnie na te VCC. Także na tym trzeba się dosyć dobrze skupić, żeby nie wtopić. Czyli ok, bez problemu, nawet nic nie muszę żadnej zworki zmieniać. Mam ustawione na programatorze akurat, że będzie pasowało pod ten chip. Myślę, że to będzie świetna lekcja też z flashowania wzmacniacza gitarowego. Nigdy tego nie robiłem. A jest okazja, mam programator, nie mogę wgrać BIOS-u przez oficjalne oprogramowanie, to dlaczego nie pójść o krok dalej i po prostu wgrać specjalnym oprogramowaniem, sprzętem. Będzie to fajny filmik na YouTubie o wzmacniaczu gitarowym Peavey Viper 75 W. Generalnie powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę na temat tego Vipera. Wczoraj, tak właśnie się bawiłem przez wgrywanie tego firmware'u, stało się coś takiego, że nacisnąłem power przycisk, zobaczyłem tylko błysk na płytce, wystraszyłem się dosyć mocno. No i co? I włączam, a wzmacniać się w ogóle nawet diody tutaj nie świeciły. Myślę sobie, no ładnie, uwaliłem wzmacniacz. Taki dosyć fajny, trochę kosztujący. I co się stało? Zresztą wam pokażę, co się stało, bo nawet to leży teraz u mnie na biurku, się przełożę na mikroskop. Stało się to, że ten bezpiecznik, który był w wzmacniaczu, przepalił się. Sobie dam tutaj oświetlenie, żeby było lepsze. Widzicie, jaka dziurka jest? I najgorsze było to, że ten bezpiecznik, widzicie, on był wlutowany w płytę. Także musiałem go wylutować i wiecie, co zrobiłem? W miejsca tych tutaj właśnie, gdzie są te nóżki, wlutowałem takie uchwyty, w których się zatrzaskuje właśnie taki normalny bezpiecznik. Także przy następnym jakiejś takiej awarii, że bezpiecznik wyleci, będzie po prostu łatwiej go wyciągnąć. Praktycznie z ręki go wyciągnę i wymienię na sprawny, inny. Chociaż bardzo rzadko to się zdarza i nawet nie wiem, dlaczego go wywaliło. Może zbyt często strykałem tym przełącznikiem. Bo jak się tam aktualizuje te firmware, to trzeba go włączać, wyłączać i być może dlatego strzeliło. Albo było jakieś przepięcie, no nie wiem. W każdym bądź razie bezpiecznik zabezpieczył mi całą płytkę i na szczęście tylko on się spalił. Jest taka fajna ciekawostka dotycząca tego wzmacniacza. Nawet mógłbym Wam pokazać tu na płytce, jak to zrobiłem. Mogę. Jeżeli mi się zmieści, chwila, wezmę ten cały wzmacniacz. Spróbuję go zrzucić pod mikroskop, ale to będzie bardzo ekstremalnie trudne. Oświetlenie dam na górę. Teraz muszę co?
No, coś chyba będzie widać. Minimalnie. Widzicie? Tu jest od tego włożone. Troszeczkę krzywo mi się to przylutowało, ale trzyma ten bezpiecznik. To jest o wiele lepsze rozwiązanie niż ten wlutowany w płytę. Bo jak mówię, nie będzie problemu potem z wymienieniem takiego bezpiecznika. Wracając do tej płyty. Ten układzik trzeba będzie zaprogramować. Zastanawiam się, czy go wylutowywać, czy czekać na tego klipsa, czy zamówić może jeszcze na ABCRC samego tego klipa. On jest za 9 zł. Wtedy sobie bym kabelkami jakoś połączył to z programatorem bez problemu. I to by było jeszcze szybciej, bo tak będę czekał na pewno z miesiąc. Także ja na tym zakończę filmik. Myślę, że to będzie ciekawy filmik na temat aktualizacji wzmacniacza gitarowego. I powiem wam co na koniec. Będzie jeszcze następna część na pewno z programowania tego i tak dalej. Także zapraszam do oglądania i śledzenia kanału. Pozdrawiam, trzymajcie się.